zakończyła się pewna epoka w historii złomowej branży. Marek Pawłowski, krzykacz, odszedł na zawsze. Pozostawił w żałobie tysiące fanów i dziesiątki przyjaciół, ale przede wszystkim rodzinę, dla której od lat każdego ranka podejmował bezlitosną walkę o kolejne kilogramy żelastwa. To jest kanapa moja i Marka. To zawsze było jego miejsce. Zawsze na tym miejscu siedział, oglądał zawsze za telewizję. Ciężko jest, że Marka nie ma z nami. No tak pusto jest w tym mieszkaniu. Ciężko nawet to uwierzyć, że go nie ma. 28 lat razem byliśmy. No tutaj powiedz sobie, wyobrażam, że go nie ma, że nie pogadam z nim. Nie pokłócimy się jak ile razy. Jak mówi o Marku, to tak się czuję, jakbym gadał o sobie w tym momencie. Bo razem to samo robiliśmy. O śmierci Marka dowiedziałem się w Nowy Rok. Nie wiedziałem, co mam zrobić, co powiedzieć. Ja to byłem w szoku, nie wierzyłem, aż dzwoniłem tutaj na firmę, nie? Zapytać, czy to ja sobie ktoś robi, czy jak. Nie wiadomo, co komu pisane, tak? Smutno zaczął się ten rok, bo z początku nie mogłem uwierzyć, no bo człowiek był, znało się i teraz nagle go nie ma. Ja w sumie do tej pory nie wierzę, że Marka nie ma. Odszedł człowiek, który był wyjątkową osobowością, nie do powtórzenia w mojej ocenie. Branża złomowa straciła króla, no. Króla złomu. Marek był facetem, który śpieszył się, biegł przez życie, próbował zarabiać pieniądze dla rodziny. Za bardzo się angażował może w pracę, a za mało w zdrowie. Tak chyba złomiarze każdy żyją. Jak się coś rypnie, to się budzimy. On się już nie zdążył obudzić. Fajny człowiek. Nigdy się nie łamał, nigdy się nie poddawał. Zawsze z uśmiechem na twarzy walczył. Marek kochał życie. Staramy się nie być smutni, bo na pewno by tego nie chciał.